To jest kanał Porozmawiamy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs Pucharu Świata Mężczyzn. W Oberstdorfie wygrywa Zajc przed Żyłą, Kraftem, Jelarem, Forfangiem, Ryoyo Kobayashim, Kubackim, Etunousianianem, Geigerem i Eisenbichlerem. Ogólnie rzecz biorąc, rozdźwięk pomiędzy tym, co się działo w kwalifikacjach, a tym, co się działo w drugiej serii, jest po prostu niesamowity. Jedna seria przeprowadzona z jednej belki. Oczywiście mieli zawodników i bardziej stabilne warunki, chociaż nie zgodziłbym się, że większość miała, powiedziałbym, porównywalne warunki. Tutaj powiedzmy Jelar kontra Nousianen kontra Eisenbichler, no tutaj rozjazd był dość duży, ale i tak z jednej belki to się udało przeprowadzić, co było wielkim sukcesem, a podczas rywalizacji w kwalifikacjach 14 zmian belek, nie wszystkie uzasadnione, nie dziwię się oburzeniu, nie zgadzam się z nim do samego końca, ale z wieloma punktami i wieloma zarzutami mogę się zgodzić w całej rozciągłości. W każdym razie wygrywa Zajc, siódmy po pierwszej serii i tam ścisk był straszliwy, do 15 miejsca w zasadzie wszyscy mogli spokojnie rywalizować o podium i w zasadzie tak było, bo Jelar był naprawdę blisko, żeby znaleźć się na tym podium. Jeśli chodzi o Zajca, drugi zwycięstwo w karierze, jeśli dobrze pamiętam, 8 podium w karierze. Naprawdę Zajc wrócił do siebie, bo zwłaszcza poprzedni sezon był dla Zajca bardzo średni, a tutaj faktycznie Zajc i konkret w postaci medalu imprezy, no nie docelowej, tylko imprezy mistrzowskiej. I mamy jeszcze zwycięstwo, a do tego jeszcze wcześniej podium wpadło, więc naprawdę Zajc, można powiedzieć, końcówką sezonu ratuje sobie ten sezon i no cały czas wraca ten mir talentu, który był słusznie okrzyknięty kilka lat temu, a teraz po prostu znów wraca na bardzo wysoki poziom. Na drugim miejscu Piotr Żyła, pierwszy po pierwszej serii. 19 podium w karierze, nie było zwycięstwa, ogólnie bardzo dobry występ. Pan Topór powiedział, że skok był już zawalony na progu drugi, a i tak jest to fenomenalny występ. Swoją drogą spodziewałem się, że Żyła może nawet zlecieć z podium po tym skoku, ale jednak wystarczyło przewagi z pierwszej serii. On akurat jeden miał, mimo wszystko dość niewielką, ale jednak przewagę, nie był to taki ścisk jak na przełomie pierwszej i drugiej dziesiątki. No i ostatecznie to jest świetny występ, najlepszy występ reprezentanta Polski w tym sezonie. Były trzecie miejsca, ale jest pierwsze, drugie miejsce i tutaj stok został dość wyraźnie odstawiony, jeśli chodzi o rywalizację, o bycie najlepszym reprezentantem Polski w tym sezonie. Na trzecim miejscu Stefan Kraft, który opuścił i Amana, i Stocha, jeśli chodzi o liczbę miejsc na podium i teraz jest samotnie na czwartym miejscu. No, Schlierenzauera nie dogoni, bo Schlierenzauer ma o 7 miejsc na podium więcej, ale można powiedzieć, wpada kolejny konkret, ale z drugiej strony zrobiło się 171 punktów straty do Graneruda, mimo tego, że Granerud zawalił. I 106 punktów w generalce, jeśli chodzi o Lindvika, który nie miał szczęścia w kwalifikacjach, ale też ten skok nie do końca mu wyszedł. I wydaje się, że Kraft nie jest po prostu w takiej formie, żeby walnąć dwa zwycięstwa, bo po prostu tego trzeba wymagać, żeby znaleźć na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej. I bardzo trudno powiedzieć, kto będzie na tym miejscu, bo Granerud skacze słabo, Lindvik trudno powiedzieć tak naprawdę, w jakiej jest w tym momencie formie, ale to jest być może trochę temat na inną dyskusję. Czwarty, Žiga Jelar, potężny awans z 11 na czwartą pozycję, bardzo długi skok, bardzo fajnie wylądowany i odrobinkę, naprawdę niewiele tutaj zabrakło do podium i kolejny świetny występ. Piąte miejsce, Johan André Forfang, dziewiąty po serii pierwszej, niby nic szczególnie ciekawego nie pokazał, a jest to najlepszy występ od początku poprzedniego sezonu, kiedy był to piąty na Ruka Tunturi i ogólnie jest to świetny występ, ogólnie może nie tylko ze swojej winy, ale jednak Norwegowie dzisiaj polegli. Szóste miejsce, Ryoyo Kobayashi, piąty po serii pierwszej, dwa przyzwoite skoki, ale cały czas uciekają mu te odbicia w górę, ale co najważniejsze z punktu widzenia Ryoyo, za nim nie ma Geigera, tylko jest jeszcze Dawid Kubacki i Etunousianen. Siódmy Kubacki, pierwszy skok na czwarte miejsce, drugi trochę słabszy, ale i tak jest to świetny występ, jeśli chodzi o Kubackiego. Nie jest to zawodnik określany jako lotnik. No, w tym momencie już nie jest słuszne nazywanie go antylotnikiem, bo przez zmianę techniki nie jest to już antylotnik, taki typowy, typu powiedziałbym Kilium Peje. Ale i tak jest to w mojej opinii świetny występ, może dla niektórych zawód, niektórzy pomyśleli pewnie, że będzie dwóch na podium, no to byłby jakiś absurd, biorąc pod uwagę, jak wyglądał ten sezon, ale i tak jest to przecież świetny występ, 2001 na podium, wszyscy, którzy przystąpili do rywalizacji w konkursie głównym punktowali, sytuacja ze Stękałą i z Wolnym była jaka była, ale ogólnie ten weekend jest zdecydowanie na plus, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Ósme miejsce, Etunousianen, drugi po serii pierwszej, życiówka, pierwsza z karierze w czołowej dziesiątce, no jest to spektakularne wejście do Pucharu Świata, ogólnie Etu od Lahti, mimo tego, że czasami zdarzało mu się nie wejść do drugiej serii, no to jest to naprawdę wejście takie bardzo mocne, zazwyczaj jak jest, powiedziałbym, reprezentacja spoza top 6, no to to wejście jest takie bardzo spokojne na przebycie kwalifikacji. Tutaj Etu faktycznie bardzo dobrze się spisywał na tej skoczni, lepiej niż Vikersund i mimo wszystko nawet ten drugi skok był całkiem niezły, ponad na sekundę z tyłu. Jestem ciekaw, jak będzie się Etu prezentował w planicy. Ogólnie jestem bardzo ciekaw planicy, bo takich buńczucznych zapowiedzi nie było aż tak dużo przez ostatnie lata, jeśli chodzi o planicę. W każdym razie tutaj Etu, tak jak mówię, życiówka, bardzo dobry występ, tylko on punktował, ale myślę, że Finowie zadowoleni, nawet gratulacje od iGro przyjął, który też przy okazji
punktował. 9 miejsce Eisenbichler plus Geiger. Geiger był 8 po serii pierwszej, a Eisenbichler 13, jeśli chodzi o Geigera. To biorąc uwagę dyspozycję Ryu i Geigera, nawet jeżeli jest ona porównywalna, no to robi się sytuacja bardzo nieciekawa dla Geigera. 66 punktów straty, a żeby to odrobić, no to musi wyraźnie wyprzedzić Ryu i sam musi być dość wysoko, bo 33 punkty, no nie nabije się miejscami w drugiej dziesiątce, po prostu. Nawet jeżeli Ryu by w ogóle nie skakał. Więc naprawdę w tym momencie sytuacja dla Geigera robi się bardzo, bardzo ciężka i wcześniej mówiłem, że idzie to na styk, no to po tej rywalizacji powiedziałbym wskazanie na Ryu co najmniej 80% do 20% dla Geigera. A byłbym nawet skłonny powiedzieć, że to jest 90% na Ryoyu Kobayashiego, po prostu dlatego, że Geiger jest zawodnikiem na koniec pierwszej dziesiątki, ewentualnie początek drugiej dziesiątki, a to będzie za mało, żeby odrobić taką stratę, nawet jeżeli Ryoyu złapie dług formy, a nie wydaje się on być po prostu w tym momencie słabszy od Geigera. Na 9 miejscu Eisenbichler, potężna luta w plecy w drugiej serii, ale ogólnie Eisenbichler jakoś nie szalał przez cały weekend na tej skoczni, ale ten konkretny występ bardzo przyzwoity. Dalej, reprezentacja Polski 21, Kamil Stoch 18 po serii pierwszej. Nie wiem, co nam się do końca stało w ostatnim skoku, bo niby z progu wyglądało to dobrze, a za progiem, dość wyraźnie za progiem, zaczął go skręcać mocno w lewo i cały czas trzymało go w tym skręcie i po prostu drugi skok był nieudany, ale przynajmniej dwa skoki na dzień dobre jak na Stocha w tym sezonie to jest naprawdę całkiem niezłe osiągnięcie. 28 zniszczył 24 po serii pierwszej, no i życiówka w kwalifikacjach 216,5 metra, a do tego wolny, który został skasowany podczas kwalifikacji, była 11 belka. Poza 12 były wszystkie od 13 do 18 i tak jak mówię, 14 razy zmieniono długość rozbiegu. O ile w samym konkursie jestem zadowolony z tego, jak to wyglądało, było 18 od razu na 20 belkę, później 22, jeszcze 23 i tam akurat jury bardzo fajnie prowadziło konkurs i ogólnie nie mam zarzutów do samego konkursu, no to w kwalifikacjach naprawdę działy się bardzo różne i bardzo ciekawe rzeczy. Wydaje mi się, że po prostu jury chciało być zbyt responsywne, a jednocześnie Domen Preutz ustawił sytuację taką, że nawet jak zawodnicy się męczyli z tej 15 belki, 17 belki, to cały czas musieliby przekroczyć 240 metr, żeby wyjść na prowadzenie, a ktoś by powiedział, że co to ma być, że trzeba pobić rekord skoczni, żeby wyjść na prowadzenie, bo po prostu Domen ze swoją techniką trafił w idealne dla niego warunki. To, że był wiatr na początku w pierwszej fazie lotu, to Domenowi za bardzo nie przeszkadzało, bo był to skok na tyle dobry, że jednak prześlizgnął się nad bólą, nie musiał stawiać nart, jak to się często u niego zdarzało przy słabszych skokach, tylko mógł właśnie zachować prędkość przelotową, no i naprawdę zaszalał wtedy. No i jeszcze NPS, jeśli chodzi o Stękałę, ale wolny. Bresadola, Cenę Preutz, no oni naprawdę nie trafili z tej 11 belki i ogólnie wydaje mi się właśnie, że jury chciało być zbyt responsywne na to, co się dzieje w powietrzu i czasami zbyt wcześnie obniżało belkę, a jednocześnie te warunki były faktycznie zmienne i nie dziwią mnie po prostu zmiany belek, dość częste, ale to była po prostu już przesada i wydaje mi się, że tutaj dość ciekawym zabiegiem mogłoby być to, żeby w pewnym sensie odpowiedzialność za obniżanie rozbiegu przerzucić po prostu na trenerów, czyli dużo większy nacisk położyć na to, żeby jednak jury pozwalało bardzo daleko skakać, powiedziałbym nawet wyraźnie za rozmiar skoczni, ale jednocześnie pozostawić opcję dla trenerów, żeby to oni obniżali belkę na życzenie trenera i w tym momencie jury nie ma na sobie odpowiedzialności za wynik, bo po prostu tej odpowiedzialności nie ma, bo to jest na życzenie trenera. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdyby praktycznie każde obniżenie belki było poprzedzone tym, że jest obniżenie właśnie belki na życzenie trenera i dopiero później ewentualnie obniża belkę samo jury, tak jak było to na Igrzyskach Olimpijskich na przykład, co dla mnie jest wzorem, jak przeprowadzić konkurs, ale też warunki były idealnie od linijki. No i właśnie, to jest być może jakiś pomysł, ale no tylko pod luźną dyskusję. Dalej, Austria, która oddaliła się od Niemiec w Pucharze Narodów nie jakoś znacznie, ale Niemcy też, no jak się nie bywa i rewelacji nie ma. 14 Daniel Huber, 10 po serii pierwszej, zaszalał w kwalifikacjach 233,5 metra, całkiem nieźle wylądowane i jeszcze warto przypomnieć, że Kraft po prostu dzisiaj noty, zwłaszcza w pierwszej serii 58 punktów za 212 metrów, to jest w mojej opinii przesada. Tak samo druga seria w pierwszym konkursie 19 punktów za 207 metrów, to była dla mnie przesada. Już w ostatnich konkursach było tak, że Kraft miał względnie normalne noty, a teraz się zamienił po prostu ze Stochem i teraz to on dostaje takie całkowicie porąbane noty w mojej opinii. Dalej, 16 Heiberg, 14 po serii pierwszej, dwa przyzwoite skoki, aczkolwiek bez rewelacji, 17 Fettner, 19 po serii pierwszej, to samo, chociaż spodziewam się od Heibecka znacznie więcej niż od Fettnera, 20 Trofenik, 22 po serii pierwszej, ogólnie weekend w porządku, jest całkiem fajna życiówka, ale mimo wszystko zdecydowanie do poprawienia, 23 Lackner, 23 po serii pierwszej, no i wpadła życiówka w kwalifikacjach 212 metrów i 29
Wolgenan 26 po serii pierwszej. Kolejne drobne punkciki wpadają na jego konto, chociaż nie dziwię się, jeżeli on zostanie wymieniony na planicę, bo tam rezerwy, jak to w Austrii, są bardzo mocne. Dalej reprezentacja Niemiec. 13 Freund, 17 po serii pierwszej. Być może niektóre lądowania są u niego za wysoko oceniane, ale występ Freunda jest ciekawy. Były jakieś przebąkiwanie, że podobno Freund ma skończyć karierę, że się nosi z takim zamiarem. No, to byłoby bardzo ciekawe. 24 Kostati Schmidt, 27 po serii pierwszej. No, jego skok w kwalifikacjach był wyraźnym sygnałem, że 18 belka jest zdecydowanie za wysoka i jest ustawiona od czapy przy mocnym wietrze z przodu, bo skoczył 230 metrów, przepraszam, 230,5, a on tak bardzo mocno skracał ten skok. 26 Laje, 21 po serii pierwszej. No wyraźny spadek w drugiej serii, ale i tak jak na Laje, na jego aktualną formę i fakt, że on naprawdę z obiektami dotów naciarskich jest na bakier, to i tak jest fantastyczny rezultat. I 42 Andreas Wellinger. Podwyższono dla niego belka, i tak nie dał rady przedrzeć się przez kwalifikacje do konkursu głównego. Dalej reprezentacja Norwegii. 27 Joachim Odegaard Bjerring, zarówno po pierwszej, jak i po drugiej serii. I to jest jego życiówka. Punktował, jeśli dobrze pamiętam, tylko raz na przestrzeni swojej kariery, i to już dawno, dawno temu. I jest to na pewno sukces wicelidera Pucharu Kontynentalnego, w zasadzie tego, kto zakończy na drugim miejscu klasyfikacji generalną, bo już się cykl zakończył. 32 Halvor Egner Granerud, całkiem nieźle w kwalifikacjach, chociaż ledwo co się wybronił przed bandą, a w konkursie no ta prawa narta kompletnie gdzieś tam zaczęła uciekać i w pewnym momencie bałem, że ona złapie po prostu powietrze od góry i będzie kaplica. I jakoś się z tego Granerud wyratował. W ogóle się dziwiłem, że nie było 110 metrów, tylko no nie aż tak bardzo daleko do punktu konstrukcyjnego, ale no to nie napawa optymizmem przed planicą i ewentualną rywalizacją o trzecie miejsce w generalce, chociaż Lindvik jest zagadką, a wydaje się, że Kraft nie jest aż tak mocny, żeby walnąć po prostu dwa zwycięstwa w planicy. Chociaż szczerze mówiąc trudno do końca powiedzieć, jak to będzie wyglądać. 38 Fredrik Willumstadt, życiówka w kwalifikacjach, prawie 2 metry na sekundę pod narty, 206 metrów, a odpadli Pedersen 44, 45 Bendik Jakobsen, Hegli, mega zaskoczenie, i 52 zaledwie Mariusz Lindvik. Wydaje się, że skok nie do końca udany, ale nawet tak nieudany skok powinien spokojnie dać mu miejsce w drugiej dziesiątce. No, można powiedzieć, że tutaj kwalifikacje więcej namieszały niż sam konkurs, i tak jak mówię, ogólnie występ Norwegów w tym konkursie, nie tylko z ich winy, ale ogólnie bardzo, bardzo słaby. Dalej, Słowenia, 12 Peter Preut, 12 po serii pierwszej, porządne skoki, 15 Laniszek po pierwszej, po drugiej serii. Tutaj Laniszek mnie mocno rozczarował, szczerze mówiąc, i nawet pomimo tego, że nie widziałem nic złego w jego skokach, a jednak te skoki były relatywnie krótkie. 18 Domen Preutz, 6 po serii pierwszej, pierwszy skok bardzo porządny, drugi już nie do końca, ale wydaje się, że przy tych warunkach Domen nie do końca się sprawdza jego technika, a wydaje się, że w kwalifikacjach on naprawdę trafił na warunki idealnie pod niego, czyli z tyłu na początku, nigdzie nie wytracił prędkości, a i tak był na tyle wysoko, żeby jednak przelecieć nad tą bulą, żeby nie musiał się zastawiać nartami, tak jak miał to miejsce w wielu próbach, a na końcu miał po prostu strasznie dużo wiatru z przodu i z tej 13 belki, z której nikt nie miał inny szans zrobić czegokolwiek, on właśnie dzięki tej prędkości zaszalał 242,5 metra i też z drugiej strony przy tym obniżeniu rozbiegu, no gość poprawił wyraźnie rekord skoczni, głęboki przysiad, no i weź tutaj nie obniżaj belki. Swoją drogą jestem ciekaw, ile tutaj można ustać na tej skoczni, bo 242,5 metra, no to mamy Domena, który leci bardzo nisko nad zeskokiem, miał silny wiatr w końcowej fazie lotu, względnie krótki rozbieg. Jestem ciekaw, czy tam się dałoby chociaż 245 metrów faktycznie ustać, bo wydaje mi się, że bardzo mocno zbliżyliśmy się tutaj do granicy. O ile te rekordy Tandego i wcześniej Wellingera nie były jakieś mega wyśrubowane, powiedzmy sobie szczerze, no to te 242,5 metra mam wrażenie, że no to już jest niedaleko po prostu granicy, bo jest to skocznia, na której to wypłaszczenie jest bardzo, bardzo gwałtowne. Ogólnie na obiektach lotów narciarskich jest gwałtowne, ale wydaje mi się, że tutaj jest naprawdę bardzo gwałtowne. Jeszcze parę metrów dalej i zaczęłyby się robić bardzo poważne problemy z bezpieczeństwem. Nie tylko z ustaniem, ale i z bezpieczeństwem. 19 Lauro Kos, 19 po serii pierwszej. Występ w porządku, ale nie zapadający w pamięć. I tylko 37 Cene Preutz został skasowany, a mimo tego dostał się do konkursu głównego, ale dzisiaj Cene, wydaje mi się, że też za bardzo uciekają mu odbicia w górę. Dalej, Japonia, 11 Yuki Sato, 16 po serii pierwszej, bardzo przyzwoity występ i ogólnie fakt, że 30 Keiichi Sato jest 30, no to też jest bardzo fajny występ. 34 Junshiro i tylko 46 Naoki Nakamura. Dalej, Szwajcaria, 25 Aman, 30 po serii pierwszej, występ w porządku, kolejne punkty wpadają na jego konto. 36 Peje, sam fakt, że Peje dostał się do konkursu głównego, jest już jakimś postępem i nawet biorąc pod uwagę, że on raczej miał warunki powyżej średniej, no to w planicy będzie ciężko awans do pierwszego konkursu, no bo w drugim zakładam wystartuje, czy tego chce, czy nie.
No i 49. Andreas Schuller. Wydaje mi się, że za bardzo zestawił się nartami, jeśli chodzi o skok kwalifikacyjny. Dalej Finlandia ze stoją, no to oczywiście poza Nousiainenem punktował jeszcze Aigro, 25. po pierwszej, 23. po drugiej serii. I ogólnie kwalifikacje do pierwszego konkursu to było jakieś odstępstwo, bo poza tym Aigro to była trzecia dziesiątka, druga dziesiątka, a w zasadzie w drugim treningu to był nawet na pograniczu pierwszej i drugiej dziesiątki. Jestem ciekaw, jak to będzie w Planicy, bo powtórzę to jeszcze raz. Dawno tak Słoweńcy się nie odgrażali, że po prostu rekord świata padnie i nawet powiedzieli, że będzie to konkurs drużynowy. Więc jestem ciekaw, jak oni powiększyli skocznię, bo zakładam, że ona jest powiększona i jednocześnie zmieścili się w tych limitach, że nie trzeba będzie tutaj robić takiej rzeczy jak w Vikersund, gdzie jednak było ponad 135 metrów różnicy pomiędzy progiem a linią sędziowską i nagle trzeba było tam dowieść gruz, bo z tego co pamiętam to właśnie o to chodziło. 31. Alto, 32. Keto Saho, no zwłaszcza Keto Saho troszeczkę poniżej oczekiwań i 39. Malcew. Sam fakt, że dostał się do konkursu głównego, jest to jakiś już wyczyn w tym momencie, ale też jest to przypadek, który został ufundowany na tym, co się działo pod koniec, no może nie pod sam koniec, ale ogólnie w drugiej części listy startowej kwalifikacji. Dalej, szeroko pojęta reszta świata, 35. Boy Klaus, szczerze mówiąc jakoś za bardzo nie zapadł mi w pamięć jego występ. Nie po raz pierwszy zresztą, 40. Zografski, ogólnie zdziwiłem się, że przemknął kwalifikację, ale jest to trochę podobna historia jak Kevin Malcew. 43. Larson, 47. Bressadola, który męczył się związaniem, a i tak jak już został puszczony, no to naprawdę w takich warunkach, ja wiem, że wolny pewnie ten uśredniony odczyt troszeczkę zakłamał rzeczywistość, tak to nazwijmy, ale wydaje się, że Bressadola miał jeszcze gorzej. 48. Ip Ziolu, nie dało się tym razem przemknąć kwalifikacji tak jak dzień wcześniej, przepraszam, dwa dni wcześniej, ale w międzyczasie wpadła nowa życiówka i nowy rekord Turcji. 50. Insam, 51. Din, 53. Muhammad Ali Bedir, który posadził na ławce Sintmara, 54. Soku, 55. Kontamine, 56. Korzyszek, 57. Fobech i tylko 58. Franciszek Lejszek. No w tym momencie po prostu bryndza w czeskich skokach jest tak przeogromna, jeśli chodzi o mężczyzn, że jest to wręcz nie do opisania i naprawdę bardzo mnie smuci to, do którego punktu zabrnęły czeskie skoki. Ja pamiętam jeszcze, no pomijam Jandę, pomijam Kołdelkę, ale po prostu drużynę, która jeszcze 5-6 lat temu spokojnie mogła sobie rywalizować o 6-7 miejsce w Pucharze Narodów w drużynówkach, zawsze praktycznie kilku punktujących, a teraz no nie ma szans nawet na to, żeby zakręcić się w okolicach kwalifikacji. I nawet Korzyszek, mimo tego, że jest to całkiem solidny zawodnik, no to w tym momencie jest kompletnie pod formą, a jeszcze na potencjalnych juniorów trzeba po prostu poczekać, żeby weszli na odpowiedni poziom. Niestety. I na sam koniec jeszcze Puchar Kontynentalny pani w Whistler znów wygrywa Althaus potężną przewagą i ogólnie austriackie podium. Loisa Gerlich, Juliane Seifert, Aleksandria Luthi, Hanna Wigele, Vanessa Moharic, Natalie Eilers, Katarina Elmauer, Martina Ambrosi i na 10. miejscu Anna Hoffmann. I powiem wam szczerze, już dawno tak nie czekałem na Planicę. Co roku się czeka na Planicę, a z jednej strony nie chce się tej Planicy, bo po Planicy nie ma już po prostu nic. Ale naprawdę, jak już słyszę po raz kolejny 260 metrów, że rekord świata padnie na pewno i będą do tego dążyć Słoweńcy, no naprawdę dawno tak nie czekałem na zawody na letalnicy. To tyle. Do usłyszenia.